Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach AI The Somnium Files Nirvana Initiative. Jesteśmy teraz po spenetrowaniu kolejnego umysłu, tym razem Iris, bardzo ciekawego, bo w formie takiego czegoś a la Pokemon Go. No i dowiedzieliśmy się, że komnata egzekucji znajduje się w tam, gdzie The Abyss of Nine X's, czyli gdzie jest pustka 9 X'ów. No ja jestem prawie pewien, że chodzi o siedzibę na X. Cathedral at Night's Japan Branch, to jest prawdopodobnie dobra odpowiedź, ale zanim ją poznamy, ja przejdę do pytania, a wy przejdźcie do zostawienia łapki w górę, jeżeli wam się seria oczywiście podoba, potem się o tym zapomina. Jaki jest twój ulubiony pairing? Switch, All of the Defense, Official? Nie wiem, czym jest pairing, ale nie wiem, powiedzmy, że obrona. Super Unstro. Wychodzimy stąd, no i teraz możemy przejść już do samego faktu odpowiedzenia. 9 X'ów na X, Abyss, pustka, piekło, podziemia, co to może oznaczać? Cholera, chyba sobie jaja robicie. Tama, dzwoń do pana Date'a, teraz, pan Date! Po co? Po prostu to zrób! Powinniśmy zapytać o czasopismo. O, Ryuki, co tam? Nie wiem, gdzie jest Kizuna, przynajmniej prawie jestem pewien. Gdzie? Udair Nights, katedra w piwnicy. O ja, ciekawe co tam będzie. Ciekawe co będzie. Dziewiętnasta. Mamy godzinę, znaczy będzie coś ważnego. Ciekawe czemu on chciał, żebyśmy to wiedzieli poniekąd. Myślę, że rozrywasz się... Czy on ma klucz? Czy to jest nawiązanie do jakiejś Final Fantasy? Cieszę się, że drzwi od klatki schodowej były otwarte. Cóż, nawet gdyby nie były, po prostu sam bym otworzył zamek. Ciekawe, dlaczego oni były zamknięte. Myślisz, że to pułapka? Zawsze warto być ostrożnym, nie sądzicie? Ale ekipa, kurczę, wele. Co wasza trójka tutaj robi? Nie wezwałaś mnie wcześniej, ta trójka była ze mną. Byliśmy razem, żeby zebrać informacje. I on powiedział nam, że Kizzy tutaj jest. Ale nie wiedzieliśmy, że o tej podziemnej katedrze. Ale podałeś nam koordynaty klatki schodowej. I tak, skończyliśmy tutaj. Spotkaliśmy się przed klatką schodową. Zeszliśmy po spiralnych schodach. Mhm. Przeszliśmy przez most i zeszliśmy drabiną. Nie, powiem wam, że tak otwarte pomieszczenie, wiem, że nie jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale teraz ponownie czuję to samo, więc z wami się podzielę. Jakiś lęk przede mną budzą. Zresztą to pomieszczenie jest tak rozpierzchłe i ogromne, że czuję się jeszcze mniejszy niż normalnie. Ta jak Mizuki ma rację, powinniśmy być bardzo ostrożni. Możecie zostawić to mi panu Date'owi. Jesteśmy policją. He? Chyba nie mówisz serio. Chcesz, żebyśmy tutaj stali? Nie ma szans, stary. Kizzy, jest tutaj gdzieś, racja? Muszę ją ocalić. Co jest, Date? Patrzyłeś na Ryukiego. Myślisz znowu o intymnej relacji? O naszej fizycznej relacji. Nie, ja po prostu... To nic. Okej, ciekawe. Trzeba zapamiętać. Chodźmy. Coś zauważył w nas. Coś w nas zauważył, myślę. Tylko pytanie, co to mogło być? Coś w wyglądzie? Coś wyczuł? Pusto. Nikogo tu nie ma. Ruki, biologiczny sygnał został wykryty. Już nie jestem pewien, czy to Kizuna. Zerknijmy, ona musi gdzieś tutaj być. Ren? Przepraszam, co masz na myśli? Kizuna jest najlepszą przyjaciółką Amame. To mój obowiązek ją znaleźć. Lien? Jak? Wyczułam ją, Kizzy. Ono musi być blisko. Co to za klucz? Och to! Cóż, chciałam być przygotowany na wszelki wypadek. Przejrzałam całe moje mieszkanie, ale to była najbliższa rzecz, która wyglądała jak broń, którą mogłem znaleźć. Nerd? Mizuki? Powinnaś zostać z tyłu. Jestem tutaj najsilniejsza. Jeżeli cokolwiek powinieneś, to ty powinieneś być z tyłu. No w sumie... Pan Date? Kizuna jest? Czekaj. Użyję... Nortowizji Aibe. Trochę mnie zostawia to, że Date ma Aibe, w sensie... Nie doszukujesz tutaj nie wiadomo czego, ale po prostu... Jest to ciekawe na swój sposób? Coś tu jeszcze mogę zrobić? Piasek? Spadający z sufitu?
Jeszcze więcej jest most. Dobra, ale co ja tutaj mogę zrobić teraz na dobrą sprawę? Nie powinienem iść tam? Tam ktoś jest. Jest zbyt ciemno, żeby powiedzieć. I ta. Tam! To jest ona, prawda? Co to za nią za jakieś baterie są? Kizzy! O nie. Paralizatory. Ha, dawajcie. Sama się nimi zajmę. Chodźmy. Dead enemy na czwartej, na ósmej. Przestań mnie wkurzać. Chyba lepiej by było mi samemu. Ja też nie chcę z tobą być. A, ale się uśmiechnął. Wytrzymaj, Kizzy! Idę cię ocalić! Uuu, super to wyglądało! Super ujęcie było to za pleców. No, Ryuki, naprawdę? Panie Dave, dziękuję. Nie, dziękuj mi. Daj mi po prostu porno magazyn. Dawaj porno czasopismo. Nie masz przy sobie? Nie, dlaczego miałbym mieć? Okej, Aiba, rób swoje. Przyszli coś super sercowne do mojego oka. Co to było? To przez to, że chciałem cię zabić. Och tak! Chcesz powiedzieć to znowu? Nie jesteś tak zboczona kappo. Hej, nie jestem kappo. Ale zboczona to już tak. Uwaga! Boże, uwielbiam ich. Uwielbiam te sekwencje w AI, są po prostu takim poziomie cudownym, że szok. Wszystko gra? Nie martw się, moje muskuły są twarde jak skała. Może on jest robotem jakimś? To na pewno była dobra rozgrzewka, ale... Nie mam czasu na rozmowę. Po pierwsze, musimy pozbyć się ich. Tak, łapię. O, zapomniałem, że ja też mogę mieć udział w tym. A. Uważaj na siebie. Ale w łeb została. Podamy jej? Ale zajebiste podanie. Pani Date! Pani Date! Co ty sobie wyobrażasz? Niedobrze. Musimy się wycofać. Pa pa, zdechlaki. Kizzy! To jest? Wszyscy. Przybyliście. I sygnały życiowe są w normie. Wydaje się być w porządku. Oho.
Myślę, że coś się stanie, takie ujęcie. Co? W porządku, Kizzy, wyciągnę cię. Nie, czekaj, Lien! Za nią! To nie jest zbyt dobry pomysł, żeby to zdejmować. Teara. Rozrywacz. To on! Sprawca w sprawie HB. I mężczyzna, który porwał Kizunę. Ty! Nie powinieneś się ruszać. Możesz odpalić termit. Wiecie, jak on działa, prawda? Szczególnie ty, Ryuki i Mizuki. Widzieliście to osobiście. Spalenie ciała Jina. Mam tutaj detonator. Wiecie, co się stanie, jeżeli nacisnę racja? Wszyscy ucierajcie! Nie martwcie się o mnie! Nie możemy tego zrobić! Ryuki, naładuj ewolwer. Okej. O, zapomniałem wspomnieć o czymś bardzo ważnym. Detonator włączy się po najmniejszym uderzeniu, więc nie róbcie niczego pośpiesznie. Nie chcecie usłyszeć dźwięku kończyn rozrywanych od ciała. Co teraz mam zrobić? Pójdźmy, rozrywacz. Czego chcesz? Ryuki, pomyślałem, że już wiesz. On zawsze był niuansem. On? Kaname Date oczywiście. Date? Date próbował najlepiej, żeby przeszkodzić mi w planie. Więc przyprowadziłem go tutaj, żeby się go pozbyć. Używając Kizuny jako przynęty. Cholera. Nie interesuje mnie reszta. Mogą wyjść, jeżeli chcą. Czemu mówisz serio? Nie zostawimy cię. Pomyślałem, że tak powiecie. Kim jesteś? Dlaczego zabijasz tak wielu ludzi? To ty stworzyłeś ten filmik, racja? To Knights stworzył Bats 490. Nie mówię o tym filmiku. O, w tym przypadku tak. Więc po co był ten filmik? To była mała część mojego planu. Czekajcie, bo aż mi coś poprzesuwało wszystko w biurku z emocji. To jest prototyp. Kizzy widziała ten filmik i skończyła tutaj. Nie, właściwie... Zostałam porwana przez ludzi ubranych na szaro. Ma rację, filmik nie ma z tym nic wspólnego. Poprosiłem członków Knights, żeby ją zebrali. A co z wszystkimi innymi, którzy zaginęli po obejrzeniu filmiku? Chyba doszło do nieporozumienia. Nikt nie zaginął po obejrzeniu filmiku. To jest tylko legenda miejska, plotka. Więc nie zabijasz ludzi, którzy zniknęli? Jaki byłby ten sens? Nie zabijam dla... bez powodu. Okej? Dlaczego zabijesz tego ludzi? To wszystko po to... Inicjatywa. Inicjatywa? O czym ty gadasz? Plan, żeby poprawić całą ludzkość do moczy. Dlatego muszę przedzielać ciała. To nie ma sensu. Co przedzielone ciało ma wspólnego z moczą? O, nie zrozumiałbyś. Co? Pewnie chodzi o tą czakrę albo coś. Kim jesteś? Jestem rozrywacz. Ten, który... rozrywa. Ten, który... Tears to znaczy właśnie rozrywać, ale też oznacza łzy, który wylewa łzy. Łzy? Kogo interesuje twoja durna czcywka? Jak naprawdę się nazywasz? Nazywam się naprawdę... Niedługo się dowiecie. Co to oznacza? To oznacza, że... Już niedługo. Nie jesteście ciekawi? Dlaczego... Rozmawiam z wami w ten sposób. Mógłbym zabić was, naciskając ten guzik. Świat jest draw. I chciałem z wami zagrać. Szczególnie z tobą, Ryuki. Ze mną? Dlaczego to nie zrobimy? Jeżeli posłuchasz moich instrukcji, wypuszczę resztę. Jeżeli odmówisz, to koniec. Zostaniecie wysadzeni. Co chcesz, żebym zrobił? Broń, którą trzymasz. Użyj jej, żeby zabić. Data. Wow.
Więc jak będzie? W normalnym filmie Arcy, który chciałby nas zaskoczyć, Date zginie, a okaże się potem, że to był jego klon albo coś w tym stylu, ale to nie jest normalny film Arcy. Zabij Date'a, żeby ocalić resztę. Albo wszyscy znikniecie i zaczniecie swoją podróż w zaświatach. Będę odliczał od 10. Powodzenia. Zaczynajmy. 10. 9. Ryuchi. Czy ty... 8. 7. Ryuchi. Nie bądź głupi. 6. 5. Strzelaj. Co? Rób to. Strzelaj, Ryuchi. 4. 3. Strzelaj albo nie strzelaj. To niemożliwe, żeby to był jakiś wybór większy. Prawda? Czy powiem tak. Zapiszmy. Zapiszmy, bo to chyba jest najważniejsze, co powinniśmy teraz robić. I wydaje mi się, że po prostu jak nie strzelimy, to będziemy mieli jakiegoś badender, którego zobaczymy. Ale nie chcielibyśmy strzelić obok, żeby on udał, że umie... A nie wiem, czy on... W sensie nie wiem, jak dużą wiedzę i skąd wiedzę czerpie w ogóle rozrywacz, bo wydaje się wiedzieć dokładnie, co się dzieje na tej platformie. Nie strzelaj. 2, 1. To niemożliwe. Nie mogę. Nie dam rady. Dlaczego? Dlaczego nie słuchasz się tej Date? Czas skończony. Dam wam informację. Nazywam się... Łódź. Łódź? Do zobaczenia. Boat? Przestań! Musimy strzelić. Dlaczego chcę zabić Data? Łódź. Szczerze nie mówi mi to zbyt wiele. Pewnie na ten moment, ale... no. Co z resztą? Chyba wszystko gra. Wykrywam 5 żywych organizmów. Rozrywacz. Uciekł. Cholera. Jakim cudem oni to przeżyli? Mizuki! Mizuki, wszystko gra? Tu straciła oko! Kizzy! Gdzie jesteś? Odpowiedz mi! Wow. Wyczuwam eksplozję moimi plecami. Ale pozostałe gruzy... On musi być robotem, nie wierzę, żeby to był po prostu super twardy człowiek. Albo jakimś cyborgiem, nie wiem. Mizuki, wszystko gra? To nic rażącego w życiu, ale... Nie jest dobrze. Gen, zajmij się Mizuki. Pójdę po pana Data. Jasne. Chciałbym, czy Date przeżył, w sensie, czy będzie tutaj. Bo to może być sytuacja, w której on zaginął. Czyli pewnie, czy byśmy strzeli, czy byśmy nie strzeli, to coś by się stało. Pani Date! I to jest sytuacja, która ustala jakby cały bieg wydarzeń na przyszłość. Dlatego Mizuki ma Aibę, bo straciła oko. Ale co, jeżeli jest Aiba, to znaczy, że znajdziemy jego oko tutaj, gdzieś samą Aibę?
I to jest coś, za co będzie się obwiniał Ryuki. Jin wyszedł bezpiecznie, ale gdzie jest pan Date? Musi być niedaleko, szukajmy dalej. Może tutaj się rozglądać? Albo teraz on nam coś powie i tylko my będziemy wiedzieli, że on albo pozorował swoją śmierć, albo coś w tym stylu. Co to? X-ray? Tutaj. To Date. Wygląda jakbyś siedział? Pani Date. O, Ryuki. Dzięki, że wpadłeś, ale nie ory się ruszać. Daj mi sekundę, wyciągnę cię. To nie zadziała. To zbyt wiele dla twoich cienkich rączek. Zostaw mnie tutaj, idź. Ten spokój, o czym ty gadasz? Spójrz na sufit, on zaraz się zawali. Jeżeli tu zostaniesz, oboje zginiemy. Ale weź to ze sobą, Aiba. Próbowałem rozmawiać z nią, ona nie odpowiada. Myślę, że eksplozja mogła ją wyłączyć. Naprawisz ją? Wiem, że jej bazowy system jest na chmurze, ale to ciało jest ważne. On może coś więcej wiedzieć. I dlatego Mizuki będzie mogła kontynuować śledztwo. Wziąłem Aibę i włożyłem ją do kieszeni. Ryuki, nie mam dużo czasu. Ostatnia rzecz. Nie gadaj tak, słuchaj! Chcę, żebyś powiedział mi jedną rzecz. Kiedy cię wezwałem dzisiaj, powiedziałem ci, że mężczyzna w masce był Sejima, a ty powiedziałeś, to rozrywacz. Jak? Skąd wiedziałeś? Skąd wiedziałeś, że mężczyzna w żelaznej masce był rozrywaczem? Wczoraj. To ty uciekłeś, Ryuki. Nie. Nie wierzę. Jeżeli przeżyli... Powiem tak, przeżyli... Jak to może się stać? Jeżeli przeżyli eksplozję, jest bliska... Ja... Pan Date... Tu jeszcze nic jest skreślone, tak wam powiem. Pan Date... Kochałem go. I zdradziłem go. Koniec tego, powiedzmy, tej ścieżki, podejrzewam. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądała cała przeszłość. Czy przynajmniej jest teraz przyszłość? Explosion Road End. Czyli koniec drugiej eksplozji. Dobra, pytanie co teraz? Tutaj nie mieliśmy rozwidlenia. Może coś bardziej... O właśnie. Co teraz robimy? Czy teraz czeka nas... Powrót tutaj aż? I inny wybór na początku? No to chyba jedyne co nam zostaje, prawda? Czy ja mogę począć poznać, gdzie jest rozwidlenie? Co się... Nie jestem pewien, no wydaje mi się, że tutaj nie było żadnego, że u Iris nie było żadnego, powiedzmy, rozwidlenia, to była prosta droga. Tutaj też nie mogliśmy, znaczy mogliśmy wybrać inaczej, ale czy to coś by zmieniło? Wydaje mi się, że nie. Nie wiem, czy mogę to coś potwierdzić. Zobaczę może jakiś taki ogólny pogląd. No ale tu nawet nie mam jak to za bardzo sprawdzić, żeby się upewnić. Także niestety. Chyba pozostaje nam po prostu powrót. Powrót do początku. Czyli wracamy teraz do perspektywy, którą mieliśmy. Tak naprawdę Mizuki. Poszliśmy w to, co Ryuki robił ostatni moment, mieliśmy tam dokładnie wybór. Road available. Aha, chwila, patrzcie, tutaj mam informację. I tak jak idziemy, to już nie mamy czegoś takiego jak Road Available, bo po prostu już wszystkie drogi stąd wyprztykaliśmy, te zwanie. Tutaj było zakończenie Komedziego oraz Shomy. Tutaj było zakończenie Eksplozji. She was the universe.
Ciekaw jestem tych słów bardzo, w kontekście tego, co się wydarzyło. Ona była wszechświatem. Dobra, zacznijmy. Uwielbiam. Uwielbiam to, jak jest prowadzona ta gra. Uwielbiam, bo takie fabuły nie dostaje się w najlepszych filmach, moim zdaniem. To już totalnie chciałbym mieć gdzieś figurkę Ivy jakąś dowaloną. Jak mój taniec, dobra, skipujemy, bo tak naprawdę interesuje nas tutaj. Możemy sobie troszkę przypomnieć, bo ja już nie pamiętam. Tak. Nie chcę sam tutorial, nie. W porządku. Robiłem to wiele razy. Dobra, nie. Możemy już stąd iść. Dobra, ja zaraz sobie najwyżej przeklikam, zobaczę loga jakby. Tu są tylko trzy zamki, prawda? Musimy odrzucić halucynację Ryukiego i znaleźć prawdę. I my to robimy. I teraz rozumiem, dlaczego robimy to w komnacie egzekucji, ponieważ on tam przeżył swój największy koszmar, a ja podejrzewam, że jest jeszcze jedna warstwa, gdzie on coś wcześniej był jakoś powiązany z tym miejscem, albo będzie powiązany z rozrywaczem, co za tym idzie, dobrze wiedział o tym miejscu poniekąd. Date coś wiedział. To jest pewne. Ja myślę, że on w Aibie mógł tą informację głęboko zakodować. Ja myślę, że ta Aiba z czasem tą informację Mizuki przekaże. Tak mi się wydaje. Co tutaj mamy? Jakie jest twoje ulubione prawo fizyki? Zasada entropii, zasada Pareto, zasada Murphy'ego, zasada lewej dłoni Fleminga, zasada Murphy'ego. Jedyna, co mi coś jakoś więcej mówi. Niestety nie znam się aż tak bardzo o tych zasadach. Dobra, a poczekajcie, wybaczcie, jeszcze jedną rzecz szybko zobaczę, nie chodzi o mapę, chodzi bardziej o taba. Czy teraz w plikach będziemy mieli jakby sprzed 6 lat wszystkich? Mamy So. Mamy też Hitomi. Mamy wszystkich. A w aktualnych? O, to są aktualne, będzie ich dużo mniej, ale patrzcie, ile jest jeszcze miejsc wolnych. Appendix, to i appendix mogę wam pokazać wszystko, czego jeszcze mieliśmy. To sobie będziecie mogli zastopować, jeżeli kogoś by interesowało bardzo, a nie chciałby, powiedzmy, bawić się w jakieś szukanie po odcinkach. Disorientation, Afonia, Surreville. Możecie sobie pauzować śmiało, myślę, że Dahlia. Wcześniej było Dahlia, potem była Łódź. Dahlia Boat. Zastanawiam się. Ja podejrzewam, że jakbym był trochę bardziej ogarnięty w tej całej tematyce, to bym wiedział, co można z tego Dahlia Boat już wyczytać. Boat. Mamy... Ciekawe. DB. BD. Jestem niesamowicie ciekawy. Dobra, zacznijmy to chociaż. Nie mówię, że będziemy wszystko robić. Przypomnij sobie sprawę, przypomnij sobie coś. Dobra, i tutaj zaraz będzie wybór. To już było, spokojnie, bo jak mamy zaznaczone, to musiało już być. Słuchajcie, ja mogę teraz tylko zerknąć sobie, co tutaj się mniej więcej działo. Zmieszczałem Data. Jesteśmy teraz tamą. No nie chcę w ogóle to opamiętać kompletnie. Jest oko, które dał, i to oko to była Aiba. I teraz świadomość Ryukiego wpływa do nas. Jesteśmy w domu Data. Czy to teraz będzie miało dla nas jakkolwiek więcej sensu? Mamy tutaj zupkę.
No dobra, dobra. Nie wiem. A jakie było teraz pytanie? Wiem. Oj, nie wiem. Ty znasz sprawcę, imię sprawcy. Dalia. Dalia Boat. Nie mogliśmy to zrobić wcześniej. To jest tak proste, a taką satysfakcję sprawia. Dlaczego ja... to imię? Udało się odeprzeć. Ja pierdzielę. Czy idziemy od razu w inną ścieżkę? To jechanie powinno to zbyt dużo. Obroniliśmy się przeciwko świadomości Ryukiego, więc wszystko gra? Powinno, ale to jest... Peculiar. Peculiar oznacza słowo, które ciągle zapominam. Peculiar oznacza osobliwe, to jest takie nietypowe. Zazwyczaj osoba, która przeprowadza seans, wchodzi do obiektu... Do obiektu jakby tego... Nie wiem, subject... Jezu Chrysty, jak mogę zapomnieć to słowo? To nie chodzi o to, że zapomniałem, nie wiem jak to powiedzieć. Nie przedmiotu, podmiotu, osobnika, subiektu? Subiektu może to mi będzie pasowało. Ale z jakiegoś powodu, świadomość subiektu była w stanie wsiąść się do twojego umysłu. Może dlatego, że w Aibie była odpowiedź. Ale my też to słyszeliśmy jako Ryuki, ale nie słyszeliśmy tego jako Mizuki. I może przez to, że Aiba jakby... Że... Date wiedział i przekazał to Aibie, to Aiba była w stanie teraz podsunąć tą wiadomość do Mizuki. Zablokowaliśmy ścieżkę wejścia. Łączymy się ponownie z umysłem Ryukiego przez inną ścieżkę. To dobrze, ale dlaczego to się stało? Okej, zrobiło się bardzo mroczno. To wygląda jak ruiny właśnie tej katedry w Knights. To są ruiny tej katedry podziemnej. Miałeś sobie imię. Dalia Boat. Zwróć mu jakby sanity, czyli świadomość. To miejsce to jest katedra. A więc o tym gadałeś. Gadałaś? Hej, czy to gruzy? Wygląda... Jakby zawalenie się zatrzymało w połowie. Ha, czekaj. Jest więcej zamków? Przeskanuję jeszcze raz. Okej, to był scam. Trzy zamki były tutaj, tutaj będzie pewnie więcej. Okej, czwarty zamek dochodzi. Piąty zamek? To chyba wystarczy, co? Co się dzieje? Może być więcej mentalnych zamków? Nie wiem. Wszystko wydaje się być nietypowe. Och, Ryuki. Dalia. Boat. Wiecie? Dalia Boat. Próbuję sobie to powiedzieć. Dalia Boat. Dalia Boat. Dalia Boat. Nie mam w głowie jakiegoś takiego konkretnej jakby wizji słów, które powiedzmy się układają, kiedy to powtarzam. Wiecie, czasami jak coś powtarzacie bardzo szybko, no to... To jakiś, ma to jakiś większy sens, rozumiecie? A teraz... No nie wiem, jakoś tak po prostu nie czuję. Tak czy siak. Niech no zobacz tylko, czy dostanę jakby kontrolę. Chodźmy. Tak siak, moi drodzy. Wiem, że nie powinienem to robić w środku Somnium, ale patrząc, że mamy już teraz 35 minut, a tu się zapowiadały jeszcze 4 zamki do złamania. No, mam nadzieję, że zrozumiecie moją decyzję, że w tym momencie skończymy. Ej, spokojnie, bo dla tych, którzy oglądają na bieżąco, będziemy kontynuować już tak naprawdę jutro. O godzinie 18 jest kolejny odcinek i będziemy dalej jakby działać.
Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dużo odpowiedzi, ale też dalej dużo pytań. Dalej nie wiemy zbyt wiele. Wiemy tylko, co się stało z Rukim. Ten element układanki się już całkowicie nam... Znaczy całkowicie. Wiemy już, co to spowodowało prawdopodobnie. Mogą być jeszcze dodatkowe syndromy i dodatkowe jakby powody. Na razie jeszcze nie wiemy, co dokładnie, ale to już gdzieś mamy zarysowane, więc to jest fajne. To jest fajne. Oczywiście spróbujemy dowiedzieć się więcej. No i teraz będziemy już w czasach aktualnych. Zobaczymy, jak postaci się zmieniły. Czy wszyscy żyją? I co to oznacza? Czy to oznacza, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o ścieżkę, to śmierć Komedziego, śmierć Horadoriego oraz śmierć... kogo tam jeszcze? Czy ktoś jeszcze zginął? Komedzi, Horadori, Tokiko? Czy te osoby zginęły i to jest jakby kontynuacja? Czy to był tylko jakiś wymysł Ryukiego? Bo jak gadaliśmy z rozrywaczem w podziemiach, to on raz powiedział, że on nie zabija tych osób. Że on wcale nie porywa, że to jest legenda miejska. Chciał dorwać Data. Dlaczego? Wcześniej gadał z Sosejimą. Te osoby wbrew pozorom są powiązane. Dużo pytań, ciekawe. Ciekawe, bardzo się to zapowiada. Tak się w kolejnym odcinku będziemy to kontynuować. Jeżeli wam się podobało, zostawcie po sobie jakiś ślad. Pomagajcie seriom, szczególnie tym słabiej sobie radzącym. Każda aktywność się liczy. Bardzo wam za to dziękuję. Wpadajcie do opisu, macie tam linki do różnych moich mediów społecznościowych. Ja przede wszystkim polecam wam Twitcha. Teraz, kiedy kończycie oglądać ten odcinek niedługo, będzie mój stream. Streamuję od poniedziałku o 5 od godziny 17 do godzin wieczornych, zazwyczaj około 22. I najlepsze, co możecie zrobić, jeżeli na streama nie macie czasu albo ochoty wpaść, to... Jeżeli chcecie mi pomóc jako twórcy, to po prostu wejść na streama, zostawić go na minimalnej głośności i sobie pójść robić coś swojego. Jeżeli będziecie w stanie, to bardzo wam dziękuję. Także to wszystko. Także widzimy się w kolejnym odcinku już jutro o godzinie 18. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, pa, pa.